Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu. Te słowa Marcela Prousta pozwalają spojrzeć nam, mieszkańcom powiatu sympolińskiego, na rzeczy nam bliskie i znane, z zupełnie innej perspektywy. Powiat sympolański to miejsce, gdzie możesz zacumować na dzień, na chwilę, ale także na dłużej, może na całe życie. Co jest takiego w tym małym powiecie na północno-zachodnich obrzeżach województwa kujawsko-pomorskiego, że warto tu zostać? Co powoduje, że chce się tu wracać, żyć i mieszkać? Sępul, Więcbork czy Kamień to miasta, które z roku na rok przyciągają coraz większe rzesze turystów. Malownicze jeziora w obrębie tych miast i nowoczesna infrastruktura turystyczna dają szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Także w najmniejszej gminie Sośno powstała infrastruktura pozwalająca aktywnie i twórczo spędzać wolne chwile. Do dyspozycji turystów i oczywiście mieszkańców jest molo w Sępulnie, amfiteatr w Kamieniu, nowoczesna plaża w Więcborku wyposażone w infrastrukturę turystyczną. W sezonie przy jeziorach funkcjonują wypożyczalnie rowerów wodnych, kajaków i łódek. Istnieje nowoczesna ścieżka rowerowa, łącząca plaże w Sępulnie Krajeńskim i Więcborku, przebiegająca przez najbardziej urokliwe zakątki powiatu. W Sępulni i w Kamieniu, ale także w mniejszych miejscowościach powstały siłownie plenerowe. Bogata baza noclegowa pozwala na szeroki wybór standardu pobytu. Do dyspozycji jest m.in. Pałac w Runowie, Pałac w Sypniewie, Hotel Diadem czy Hotel Jan, ale także cała gama ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych, nowoczesnych pól namiotowych oraz ośrodków rekreacji konnej. Obecnie trwają prace remontowe w pałacu w Komierowie, gdzie także powstanie nowoczesny hotel i spa. Dla amatorów wędkarstwa do dyspozycji jest 60 jezior i akwenów wodnych. Wiele ośrodków wypoczynkowych i gospodarstw agroturystycznych oferuje odwiedzającym ich turystom możliwość grzybobrania, wycieczek rowerowych, łowienia ryb oraz wieczorów przy grillu, ognisku, a także domowe pyszne dania kuchni regionalnej. Ponadto dla amatorów wodnych atrakcji Pałac w Runowie i Hotel Diadem dysponują nowoczesnymi basenami, saunami i strefą spa.
Sępólnie Krajeńskim powstało Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie każdy może aktywnie spędzać czas wolny. Do dyspozycji jest m.in. hala widowiskowo-sportowa Krajna Arena ze ścianką wspinaczkową, strefą odnowy biologicznej czy siłownią. Powiat sępoleński to teren urokliwy nie tylko ze względu na swoją bogatą i urozmaiconą formę krajobrazu, ale także bogactwo naturalne fauny i flory. Oprócz częściowego położenia w obrębie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, niewielu wie, że właśnie w naszym powiecie umiejscowiony jest najwyższy szczyt województwa kujawsko-pomorskiego – Czarna Góra o wysokości 189 metrów. Od zeszłego roku punkt ten jest dokładnie oznakowany i wyposażony w infrastrukturę techniczną. Organizowany jest także od zeszłego roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kamień Krajeński Bieg na Czarną Górę, spacer Nordic Walking oraz szereg imprez towarzyszących. Fascynacja urozmaiconą rzeźbą terenu, przeplataną łąkami, jeziorami, lasami i widoki zapierające dech w piersi zachęcają do spacerów, w tym także tych z kijkami po nowo wytyczonych i oznakowanych trasach Nordic Walking w Sępólnie, Więcborku, Szynwałdzie i Wielowiczu. Zachęcają do wycieczek rowerowych, w tym uczestnictwa na przykład w krajeńskim rajdzie rowerowym cyklicznie organizowanym co roku w innej gminie powiatu. Zachęcają do aktywnego biegania, samemu lub też z Ryszardem Kałaczyńskim, który od sierpnia 2014 roku bije rekord Guinnessa i codziennie w Witunii przebiega jeden maraton. Zachęcają do uczestnictwa w biegach masowych po terenie powiatu, takich jak bieg pamięci Karolewo-Więcbork, bieg uliczny imienia Kajetana Bągorskiego w Sępólnie, bieg dookoła Wilczych Jarów czy bieg na Czarną Górę. Zachęcają do odwiedzania ciekawych punktów obserwacyjnych, wież widokowych w Niechorzu oraz w Sępólnie, gdzie można podejrzeć zwierzynę leśną czy posłuchać popularnego na krainie klangoru żurawi. Jeśli sport wolimy oglądać, a sportowcom chcemy kibicować, powiat roztacza przed nami szeroką gamę możliwości. Począwszy od niezwykle popularnej w powiecie piłki nożnej poprzez piłkę nożną halową i plażową, aż do siatkówki. Szereg rozgrywek i zawodów rozgrywa się na boiskach piłkarskich rozsianych po małych wioskach na terenie całego powiatu. Zespoły szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu wyposażone są w nowoczesną bazę sportową i boiska typu Orlik 2012. Duże imprezy masowe organizowane są na hali Krajna Arena w Sępólnie, gdzie co roku odbywają się zawody bokserskie, ale także rozgrywki ligi piłki halowej, tenisa stołowego, piłki siatkowej, warcap stupolowych oraz rozgrywek szachowych. Więcbork dysponuje natomiast fantastycznym torem motokrosowym Plebanka, gdzie podziwiać można m.in. wyścigi rangi mistrzostw i Pucharu Polski. Więcbork to także kolebka dyscyplin takich jak podnoszenie ciężarów i biegi. Co roku na stadionie w Więcborku można podziwiać finał biegu pamięci z Karolewa do Więcborka, ale także treningi i zawody mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów. Miłośnicy żeglarstwa mogą natomiast obserwować z nowoczesnego molo przy Jeziorze Sępoleńskim organizowane co roku regaty żeglarskie samorządowców Krajna Cup oraz regaty o Puchar Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w klasie Optymist.
Jezioro Sępoleńskie pozwala także na uprawianie windsurfingu, a w okresie zimowym, dokładnie w Nowy Rok, można obserwować poczynania morsów, którzy zażywają noworocznej lodowatej kąpieli. Nie ma mowy, by ogarnęła Cię nuda. Liczba organizowanych w ciągu roku imprez i atrakcji kulturalnych jest niebywała. Co roku gminy Sępólno i Więcbork organizują latem huczne obchody Dni Miasta. Na scenie pojawiają się takie gwiazdy jak Blue Cafe, Beata Kozidrak z zespołem Baim, Phil czy Mrozu. W Kamieniu natomiast świętuje się wyjątkowy Dzień Ziemniaka. Praktycznie przez cały rok w każdej gminie ośrodki kultury organizują najróżniejsze jarmarki, festyny, dożynki, targi, warsztaty i koncerty, a także promując regionalne tradycje kulinarne, powiatowe wystawy stołów wigilijnych i wielkanocnych. Do tego stowarzyszenia działające w obszarze kultury organizują różnorodne spotkania, warsztaty, wystawy i koncerty. Liderem w regionie, jeśli chodzi o strefę kulturalną, jest Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim, które proponuje mieszkańcom i gościom w różnym wieku udział w wydarzeniach takich jak chociażby Międzynarodowe Plenery Malarskie, Sępoleński Uniwersytet Dziecka, Sępoleńska Akademia Sukcesu, Pogotowie Kulturalne, Sępoleńska Scena Kabaretowa, Muzyczne Podróże po Świecie, Kulisy Sławy, a także wyjątkowe koncerty noworoczne. Warto na dłużej tu zostać, poznać nas lepiej, gdyż mieszkańcy powiatu są otwarci na współpracę i wyjątkowo aktywni. Lokalne samorządy dużo projektów realizowały i nadal realizują wspólnie. Sami mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, zrzeszają się w stowarzyszenia, pozyskują dotacje i realizują wspólnie wiele zadań. Najlepszym przykładem niech będzie fakt, że to właśnie tu, z woli mieszkańców Sępólna, powstał pierwszy żłobek i klub dziecięcy w powiecie oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Thank you.
Stowarzyszenia takie jak Dorośli Dzieciom, które m.in. prowadzi na terenie powiatu warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, czy też Duże Różowe Słońce. To organizacje, które działają prężnie od lat i pozyskują wiele dotacji z zewnątrz na realizację marzeń mieszkańców, dodatkowo aktywizując kolejnych do działania. Prężnie działają także kluby sportowe, w tym uczniowskie, oraz ochotnicze straże pożarne, które pozyskują środki finansowe i działają na rzecz mieszkańców, organizując zawody, konkursy i szkolenia. Dbamy o rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci i młodzieży. Już sama baza instytucji służących rozwojowi dzieci i młodzieży buduje solidne fundamenty dla rozwoju naszych małych mieszkańców. Dodatkowo bogata oferta edukacyjna, nowoczesne narzędzia dydaktyczne i wyspecjalizowana kadra stanowią już tylko przysłowiową kropkę nad i. Dbamy o rodziny. Na terenie powiatu sępolińskiego są instytucje, które honorują kartę dużej rodziny i udostępniają szereg bezpłatnych zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Bardzo dobrze funkcjonuje i wspiera rodziny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze w Więcborku i Małej Cerkwicy, Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Kamieniu Krajeńskim. Dbamy o seniorów. Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Jeden w Suchorączku, a drugi w Kamieniu Krajeńskim. Seniorzy stowarzyszają się i aktywnie uczestniczą w życiu społecznym w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w kołach gospodyń wiejskich, w kole emerytów i rencistów. Organizują m.in. najróżniejsze wycieczki, warsztaty, spotkania czy pokazy. Wspieramy rozwój przedsiębiorstw. W Sępólnie Krajeńskim w trakcie budowy jest strefa ekonomiczna oraz inkubator przedsiębiorczości. Kluczowe projekty rozwojowe przedsiębiorstw z terenu powiatu planuje się zamieścić w regionalnym programie operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego. Najlepsze przedsiębiorstwa z regionu co roku nagradzane są Nagrodą Starosty Złoty Klucz Przedsiębiorczości oraz Nagrodą Burmistrza Sępólna Krajeńskiego Przedsiębiorca Roku. Pamiętamy i pielęgnujemy tradycje. Nie zapominamy o naszych korzeniach, historii i tradycji. Na terenie powiatu znajdują się dwa miejsca pamięci, w Karolewie i w Radzimiu, gdzie we wrześniu każdego roku mieszkańcy oddają hołd pomordowanym w II wojnie światowej.
Dbamy także o zabytki godne obejrzenia, zatrzymania się, poznania historii. Są to m.in. pałace w Sypniewie, w Runowie, w Komierowie, klasztor w Zamartym, kościół w Wąwelnie i Wielowiczu. Na remont i odnowienie tych obiektów pozyskano zewnętrzne środki finansowe z różnych źródeł. Na terenie powiatu aktywnie działają także dwa kurkowe bractwa strzeleckie, pielęgnujące tradycje obronne i strzeleckie. Odbudowany dzięki ofiarności mieszkańców w 2014 roku pomnik Chrystusa Króla w Sępólnie niech świadczy o pamięci na trwały znak wdzięczności za zdobycie wolności ojczyzny, jako wyraz zjednoczenia wszystkich stanów i zawodów w pracy dla Polski, jako dokument przywiązania do wiary oraz dokument, że kraina w swojej historii dzieliła losy całej Polski. Drodzy Państwo, przed chwileczką obejrzeliście film o powiecie sępoleńskim. Jest to tylko namiastka tego, co można zobaczyć, zwiedzić, gdzie można wypocząć. Dlatego też zachęcam do korzystania z walorów powiatu sępoleńskiego. I w imieniu mieszkańców i własnych serdecznie zapraszam do powiatu sępoleńskiego.